Cześć, dzień dobry, witam Was, kochani, bardzo serdecznie w nowym filmie, w ten słoneczny, ale też chłodny poranek. Jest godzina 10, jest 8 stopni na plusie. Jak patrzyłam w pogodę, ma być dzisiaj maksymalnie 13-14 stopni, także zobaczymy, bo widzę, że momentami też zrywa nam się tutaj taki wiaterek, ale jak jest to słoneczko, to człowiek od razu inaczej się czuje, więc mam nadzieję, że będzie przez cały dzień. Plan na dzisiaj mam taki, że chcę posprzątać szafę, zrobić w niej porządek. Wczoraj robiłam porządek w szafie Szymona, natomiast dzisiaj chcę zrobić porządek u nas w szafie i na szafie. Schować rzeczy letnie, przejrzeć sobie rzeczy jesienne, zobaczyć, co ja tam w ogóle mam, czy muszę coś zamówić, czy niekoniecznie, bo przeglądałam też wczoraj stronę na Handemie i wpadło mi kilka perełek do koszyka, ale jak będę miała dość sporo tych rzeczy w domu, no to bez sensu będzie mi to zamawianie raczej. Także zobaczymy, więc nie przedłużam, zapraszam Was na nowy film. I porządek muszę zrobić tutaj na górze i tutaj w tych dwóch szafkach, bo troszeczkę się tam dzieje, także bierzemy się do pracy. I tak to wszystko wygląda. Będzie to wyglądać jeszcze inaczej, ale muszę kupić pudełka, wtedy to wszystko będzie spakowane, żeby się nie kurzyło i będzie to zdecydowanie lepiej wyglądać. Natomiast teraz biorę się tutaj za szafę.
Posegregowałam sobie już tutaj te wszystkie moje ciuchy, proszę bardzo. No i tak, tutaj mamy sweterki zimowe plus skarpetki. Tutaj mam wszystkie bluzy, co miałam w szafie, ale to nie są jeszcze wszystkie, które mam. I jak widzicie, nie ma tutaj za bardzo jesienno-zimowych. Natomiast skarpetek jest zimowo-jesiennych ponad stan, także na pewno w tym roku nie będę dokupować. Natomiast za chwilę przejrzę sobie jeszcze szafę odnośnie właśnie bluz. Także ja to teraz pakuję do szafy i zaglądamy do części drugiej. No i dobra, jedna część szafy ogarnięta. Za chwilę idę ogarniać drugą, ale najpierw muszę coś zjeść. I stwierdziłam, że odgrzeję sobie wczorajszą zupę, bo została taka resztka, więc zjemy sobie z Antosiem. Szymon, jak wstanie, to tak samo poszedł na drzemkę, ale nie wiem, jak długo pośpi, bo tak go męczy kaszel, to jest jakaś masakra. Wczoraj byliśmy po południu na około godzinkę, dobrze, na około godzinkę na placu zabaw. Przyszliśmy do domu i było ok. I o drugiej w nocy zaczął kaszleć, płakać, budził się, więc jak możecie się domyślać, nocka już była nieprzespana, bo co chwilkę właśnie był płacz, był kaszel, pobudka. No i ogólnie rano jak wstaliśmy, no to było spoko, a teraz jak poszedł na drzemkę, to od nowa ten kaszel go zaczął męczyć, także jak tylko wstanie, to znowu dam mu syropy i mam nadzieję, że mu to przejdzie, bo no szkoda mi go, szkoda, żeby się męczył. Pogodę mamy dalej fajną. Dalej, jak widzicie, świeci słoneczko. Słucham. Dobrze, dalej, jak widzicie, świeci słoneczko. Byłam też na chwilę na dworze i no jest przyjemnie, ale no na spacer raczej nie pójdę. Nie ma szans. Nie będę narażać małego. No a mówię, zaraz zjemy i pójdę dalej ogarniać tą moją szafę. Pojadłam, także idę ogarniać drugą część szafy. Nie będę się nic raczej odzywać, bo tam Szymon śpi, a nie chcę go obudzić, także idziemy. I w tej drugiej części zrobimy sobie porządek na tej półce, na tej oraz na tej. Także zaczynamy.
tak to teraz wygląda. Powiem Wam, że się troszeczkę tutaj uszczupliło, ale to dobrze. Natomiast tutaj mam wszystkie te bluzy na wiosnę. Tutaj na kupce są te ciuchy, które są na Antosia za małe. Tu jest jeszcze jego koszulka świąteczna. Tu są moje bluzy i golfy na zimę. I tutaj są też te bluzy z H&M-u, które w środku mają polarek. Ja je bardzo lubię. Tu jest taka bluzka, ale nie wiem, co z nią w sumie zrobić, bo ja w niej za bardzo nie chodzę, bo ona ma tutaj, o, takie dziury przez całą długość. Tutaj rękawa ma dziury. I tak się zastanawiam, czy ją zostawić, czy raczej nie. Tutaj jakieś pojedyncze, w których też nie chodzę, gdzieś świąteczne jeszcze Antosia. No i tu jest reszta bluz i swetrów, które będę nosić teraz na zimę. Także powiem Wam, że nie ma tego wcale tak mało, ale myślę, że jakieś 2-3 sweterki jeszcze sobie domówię. Także ja to teraz zimowe chowam tutaj do szafy, do półki. Wiosenne chowam do szafy, do tej drugiej części, czyli do tej pierwszej, co sprzątałam. A resztę pakuję do worków, ewentualnie co już jest zniszczone, to idzie do wyrzucenia. Ale najlepsze jest, słuchajcie, to, że w tym czasie, co ja robiłam porządek w szafie, to Antoś robił porządek w pokoju. I jak tu weszłam, to się, słuchajcie, przeżegnałam. Patrzcie. Wszędzie są jego zabawki, a on udaje, że to jest nie jego i on tego nie chce sprzątać, nie? Że chyba znowu muszę wkroczyć do akcji i to po prostu posprzątać. W ogóle dajcie znać, bo jestem ciekawa, czy wasze dzieciaki też tak robią, jak mój Antoś właśnie, że porozrzuca wszystkie zabawki, w sensie wszystkimi się bawi w jednej chwili, po czym jak każe mu posprzątać, to on twierdzi, że on się tym wcale nie bawił i on tego nie będzie sprzątać. I muszę go prosić kilkanaście razy, czasami zajmuje nam to 3-4 godziny autentycznie, żeby on w ogóle chciał sprzątać. Szymonek przed chwilką wstał, ale powiem Wam, że dalej jest jakiś nieswój, bo chodzi tutaj nam z płaczem. Natomiast Antoś posprzątał pięknie zabawki. O, Szymon tutaj. A ja się biorę za ogarnięcie jeszcze prania, bo zobaczcie, no jak tam jest pięknie. Myślę, czy by nie wstawić kolejnego i właśnie nie wystawić na dwór. Myślę, że to będzie dobra opcja. Daj, czekaj, bo ma włoski. No Włoski. dobrze, daj szynki, założymy. Daj na moment. No, i teraz go karm. No, karm go teraz, proszę. Antoś, pomalutku. Pomalutku, tu nad miską, on jeszcze nie zjadł. Jak widzieliście, wszyscy jesteśmy już pojedzeni. Antoś nakarmił Szymonka, jak na starszego brata przystało. Bardzo możliwe, że pojedziemy jeszcze na zakupy. Chciałam do polskiego sklepu, ale mój mąż nie chce, także zobaczymy, co wymyśli. Jak na razie wstawiłam sobie pranie, muszę jeszcze tylko pomyć podłogi. No i wszystko będę miała już ogarnięte. Powiem Wam, że nie myślałam, że się tak z tym wszystkim wyrobię, ale jestem zadowolona, więc no to najważniejsze. Podłogi pomyte, ja sobie teraz siadłam na ogródku i czekam, aż mi one wyschną. Tu mi stoi jeszcze wiadro, z którego muszę wylać zaraz wodę i powiem Wam, że jest tak mega przyjemnie, że mogłoby już tak zostać, serio. Tak mi cieplutko, ale zastanawiam się, czy to był dobry pomysł, że puściłam Szymona na dwór, pomimo że jest tak fajnie i tutaj jest no cisza, bo praktycznie nie czuć tego wiatru, bo jest wszystko zabudowane. Tak zastanawiam się właśnie, czy to był dobry pomysł, bo zaczął mi kaszleć. Co prawda teraz już jest ok, może po prostu ta pierwsza reakcja, że wiecie, wyszedł na dwór i załapał tego świeżego powietrza, nie wiem. No ale mam nadzieję, że w nocy będzie spokój. Na zakupy nie jedziemy. Nie wiem, czy mój mąż pojedzie, czy nie. Może jak mu listę zrobię, to podjedzie sam i po prostu kupi to, co będę chciała, a jak nie, to będę musiała jechać sama z Szymonem po prostu w przyszłym tygodniu. Także tak wygląda cała sytuacja.
W ogóle patrzcie, przez to, że jest ciepło, to te pączki mi chyba rozkwitną i będą jeszcze na listopad różyczki. Też. Bo wygląda to wszystko super, a jest ciepło. Także kto wie, jak myślicie? Rozkwitnie to, czy nie ma szans? Muszę wam to pokazać. Zobaczcie, jak nauczył się do nas przychodzić kot. Nie wiem czyj, ale nie boi się. Jak go zawołam, to jest ok. Cwaniak, zapukamy, zobaczymy. A, to ten sam, co cały czas. Ale obawiam się, że jak psy przyjadą, to już nie będzie z nim tak kolorowo i nie będzie sobie tak chodził. A, fajny taki kocurek domowy. No i słuchajcie, dzieciaki są już w domu. Andrzej przed chwilką przed, bo stwierdził, że jednak jest mu zimno. Jest godzina 17:30, jest 11 stopni. Co prawda świeci słoneczko, ale jest już naprawdę chłodno. Najlepsze jest to, że jak pomyłam podłogi i przewietrzyłam całe mieszkanie, to załączyły się grzejniki, pomimo że mam 20,5, 21 stopni nastawiony ten grzejniczek. To jednak jest widać, że zimno, skoro się pozałączały. Teraz już są wyłączone, bo wiecie, już drzwi i okna pozamykane, ale jak tylko takie, wiecie, świeże powietrze wparowało na mieszkanie, to od razu się załączyły. No i co, Szymon się tutaj buja, Antoś się tam bawi, pojadł obiad, bo zrobiłam jeszcze dodatkowo pierogi ruskie, także sobie je pojadł. No i myślę, że tak za godzinkę pójdziemy się kąpać i do spania, bo powiem wam, że jestem też taka zamulona. Zjadłam też chyba z 4 te pierogi i po prostu mnie tak przymuliło, że najchętniej położyłabym się do spania. No ale jeszcze muszę iść to pranie rozwiesić. No i słuchajcie, wybrałam się na małe zakupy spożywcze, żeby coś kupić na kolację i na jutro na śniadanie, z racji tego, że dzisiaj żeśmy nie pojechali na takie większe. Może jutro się uda, zobaczymy. I powiem wam, że jest zimno, jest 11 stopni, ale wieje wiatr i to taki dość mroźny. Przed chwilą jechali panowie, to po prostu w rękawiczkach i normalnie już w czapkach. Także myślę, że najwyższa pora faktycznie, żeby założyć już coś cieplejszego na siebie. No i co? Idę, mam nadzieję, że uda mi się kupić to, co potrzebuję. Nie, słuchajcie, wróciłam przed chwilką do domu. Mam tutaj całą siatę zakupów, także wam teraz pokażę, co kupiłam. I pierwsze, co tu mam, to jest chyba ostatnia sztuka. To są takie duchy z balonami świecące. Takie DIY, więc będziemy robić. Proszę bardzo. No co? Dalej bułeczki na śniadanie. Wziąłam sobie też surinami. Nie miałam taką ochotę. Dalej mam 4 te milkshake'i waniliowe. On tutaj schowasz do lodówki, proszę? No. Schowasz je? No. No to dawaj, chowaj. I Szymonka. Ogórek. Ogórek mam. Tak. 3 pomidorki. Antoś, widzisz, wszystko naraz chciałeś wziąć i się... Zaraz! Jedna mała mozzarella. Szymon! Zostajcie 3 czekolady. Jedną taką, drugą taką i trzecia taka. Akurat była promocja, a dalej jest promocja, że są 3, nie, tak, 3 za 2,50, także wzięłam. Dobrze, superancko. Wzięłam tutaj kokofleże, jeszcze żeśmy tego nie mieli, ale jak słyszycie reakcję Antusia, myślę, że będą spoko. Zobaczymy. Zaraz, może słuchajcie, z nosami normalnie leci. Oczywiście 2 paczki bekoniku, do tego 2 takie desery waniliowe. Zostaw to proszę. Chciałam, słuchajcie, jeszcze 2 takie małe lody, 2 paczki, 2 pudełeczka, to jest 100 ml. I one normalnie są po euro 75, a teraz jest promocja 1 za euro, także wzięłam 2 o takim smaku ciasteczek. I ostatnie rzeczy to są frappuccino ze Starbucksa. Powiem wam, że ostatnio żeśmy je bardzo polubili i poluję na normalne takie kawy, ale niestety nie ma, także cieszymy się tym. No i słuchajcie, to są całe zakupy, ja idę to teraz spakować. No i kochani, to by było dzisiaj na tyle. Mam nadzieję, że taki film wam się spodoba. Miało być samo sprzątanie szafy, ale oczywiście wyszedł vlog z całego dnia. Ja jestem teraz w łazience, gdzie kąpię się Szymonek, nie będę wam go pokazywać.
No i idę za chwilę jeść kolację. Na kolację mam sushi. Chciałam zrobić sama, ale mój mąż stwierdził, że zamówi, także mamy sushi na kolację. No i z tego miejsca się z Wami żegnam. Oczywiście zostawcie łapeczkę, komentarz i będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie subskrypcję. No i do zobaczenia w nowym odcinku. Trzymajcie się, buziaki, pa pa! Czy Wasze dzieci też tak sushi jedzą? U mnie Szymon uwielbia. Także smacznego.